Wiewiórki, bobry, dzień dobry, dzień dobry. Witam was wszystkich bardzo serdecznie w 18 odcinku Mieszczucha na roli. Ten taki wstęp z tą taką milutką, uroczą, może troszeczkę smutną muzyczką nie jest bez powodu, ponieważ jak wspomniałem nieraz, wspomniałem, że na pewno będę jakieś tam maszyny u siebie na farmie modernizował, to znaczy wymieniał na nowsze. Po prostu park maszynowy będę modernizował i nadszedł taki czas po prostu, że czas sprzedać tego oto case'a, którym właśnie jadę. Tego oto case'a, który przez 80, prawie 83 motogodziny jest tutaj ze mną. Ostatnio na sąsiadach Szymon wyjaśnił, że to tak nie do końca są motogodziny, tylko realny mój czas, jaki poświęciłem w grze, siedząc w tym ciągniku, czyli realne godziny, jakie ja spędziłem w tym ciągniku, nie do końca motogodziny. No, ale w większości można powiedzieć, że są to jakieś tam motogodziny tego ciągnika, no jest to jakaś tam skala, jakiś tam przelicznik, który oczywiście no, można brać pod uwagę, no bo dlaczego by nie? No i słuchajcie, sprawa jest taka, że no my tu gramy na czasie razy jeden w większości, no chyba, że trzeba pominąć noc, chyba, że coś tam przeczekać, coś do następnego, powiedzmy, nie wiem, deszcz, albo do następnego etapu wzrostu, kiedy ktoś dawno nie grał, a się zalogował i się okazało, że ktoś też dawno nie grał i no po co tu znowu czekać tyle godzin, a już zamiast sobie pochytać następną robotę, oj, przejechałem miejsce, ale to nic. Zamiast sobie pochytać następną robotę, no to czekać bez sensu, nie? Więc no troszeczkę tutaj jest ten ciągniczek zajechany. Jadę go sprzedać oczywiście, dlatego pojechałem źle, bo miałem pojechać na stację wapnowania. No ale tak, no zagadałem się oczywiście już tak troszeczkę sentymentalnie, emocjonalnie do tego podszedłem. No to tylko maszyna, co prawda. Pierwsze prace, pierwsze, że tak powiem, moje wzbogacanie się na tej farmie, no to ten case, no to ten case, no ale słuchajcie, nie potrzebuję czterech ciągników na farmie, będę miał zawsze trzy ciągniki i właściwie teraz ciągnik, który kupię, no to już będzie taki ostatecznie, zamiast tego case'a już ostatecznie jako kolejny ciągnik, no mamy tu klasa 920, co najwyżej to jeszcze ewentualnie tą klasę zcipuję czy coś, żeby na przykład tam móc jakimś takim fajniejszym, wydajniejszym, głęboszym gdzieś pojechać czy coś, albo jakimś jeszcze większym ciągnikiem, czy sadzarką chociażby, nie wiem, no, ale to też nie jest pewne. On tam ma te 300 chyba 20 koni, no koło 300 koni, no na pewno 300 ma, może nawet więcej, tak jak mówię, no i to tam wystarczy. I oczywiście teraz, kiedy sprzedam tego case'a, no bo on mi nie będzie potrzebny po prostu, no po co mi cztery ciągniki, no będzie klas, będzie ten nowy zamiast tego case'a, no i mam tego Ursusa 914 do zwierząt, z którego jestem zadowolony, 98-konny ciągniczek do zwierząt w sam raz, no nic, no dobra, ostatnie gaszenie silnika, no ręczny i trzeba tutaj to ogarnąć, tą sprawę. Może go jeszcze troszeczkę ewentualnie naprawię, jeżeli jest uszkodzony. Niewiele mi to zwiększy wartość, no ale no nie będę trzymał maszyny, żeby kolekcjonować motogodziny. Po prostu zresztą nie byłyby już kolekcjonowane, bo case i tak nie byłby używany. Za dużo za niego nie dostanę. No, tu prawie nie jest w ogóle uszkodzony. No 15 tysięcy, sprzedając go tutaj z poziomu warsztatu. No nic, no 15 tysięcy zawsze to coś. Tak, no i mam w tym momencie 227 tysięcy euro, no to pozostaje mi nic innego jak przejść się do sklepu, no ale nie no, nie będę szedł piechotą przecież, pójdę sobie normalnie, o w ten sposób tutaj, no coś dziwnego się stało, no tutaj widzę w dalszym ciągu jest Lubel Agra, czy tam jakaś inna Agra, jakiś Moto Agro Show, no widzicie tutaj są takie pojazdy w ogóle. Tak w ogóle troszeczkę dziwnie mi zawsze ten Challenger wygląda, bo on ma przednie i tylnie koła chyba tej samej wielkości. Tak, tej samej wielkości są i to tak jak na ciągnik dziwnie to wygląda.
No ale to wiadomo, to pewnie jakiś Amerykaniec i tak dalej, i tak dalej. No ale żaden z tych ciągników tutaj nie będzie moim ciągnikiem za case'a. Nic z tych rzeczy, ta Valtra tutaj to w ogóle sobie tak stoi i co to jest w ogóle? Aha, o, to jest... Należy do PGR-u, więc nie wsiądę. Ani taki Fendt, ani taki John Deere 4955. On jest fajny, to byłby fajny mod, gdyby nie to, że nawet jak się mu zainstaluje pojedyncze koła, to mu wystają takie, o, ta ośka wystaje do, jakby do podwójnych kół. Nie wiem, czy ten model tak ma w rzeczywistości, że on ma mieć tylko podwójne koła, a pojedyncze to niestety z taką ośką tutaj, no nie wiem, czy to tak ma być. Bartek chciał tego moda do oprysków, no ale zniechęcił się, jak zobaczył właśnie te ośki, więc ten John Deere tutaj sobie na razie stoi, pewnie go będziemy usuwać z serwera, bo nikt go nie chce. New Holland T8 to również nie będzie i nie będzie to John Deere 7R. Kto oglądał ostatnich sąsiadów, ten może się domyślać, jakiego John Deere'a kupię, no bo kupię John Deere'a ze średnich ciągników. Kupię John Deere'a, słuchajcie, znalazłem, wyhaczyłem zarąbistą modyfikację, te trzy tutaj ciągniki, a właściwie cztery, no bo ten można w dwóch wariantach rocznikowych wybrać, no to te właściwie cztery ciągniki to jest jedna paczka modyfikacji bodajże 100 megabajtowa z bardzo fajnej stronki. O tej stronce też opowiem, bo ja z reguły staram się nie reklamować stron z modami, ale tę zareklamuję, bo kupili mnie, znaczy w sensie nie zapłacili mi, tylko podejściem swoim do dystrybucji modyfikacji mnie po prostu zachęcili. Ja o tym też wspominałem, o tej stronie na sąsiadach, no ale wspomnę też tutaj, na Mieszczuchu. No nic, no mam 227 tysięcy euro. Skąd ja mam tyle pieniążków? A no sprzedałem rzepak, który akurat kiedy miałem żniwa rzepaku, było zapotrzebowanie, więc była całkiem niezła cena. Posprzedawałem tam też inne moje jakieś plony, które były w silosach, bo były całkiem niezłe ceny. Chyba nie wiem, czy nie wszystko oprócz soi, chociaż nie, soja nie, znaczy soi na pewno nie, ale na pewno nie pszenica. Kurde, powiem szczerze, nie pamiętam, słoneczniki chyba to były, tak, słoneczniki sprzedawałem, bo coś tam miałem. No i tak się uzbierała taka kwotka bardzo fajna. No zobaczymy, ile zostanie, bo mam jeszcze jedną rzecz do kupienia w planach. Ale to spokojnie, wszystko po kolei. Słuchajcie, i teraz tak, chyba pierwszy raz kupuję na odcinku ciągnik, zawsze przychodziliście na odcinki na gotowe. I teraz tak, ja sobie tutaj wynotowałem już, jakie parametry chcę, żeby tak nie sznupać za długo, nie szukać, co ja tutaj chcę. Więc tak, chcę mieć tutaj z przodu, tak, hydraulikę, no tuza, no tuz to jest... Chyba polskie, mam trzypunktowy układ zawieszenia, no ale tutaj no front hydraulik, no przednią hydraulikę z wałkiem przekazu mocy, no bo to jednak będzie bardziej tam mi potrzebne niż tam jakieś, nie wiem, puste czy tam jakieś obciążniki. No obciążnik to sobie tutaj mogę na zaczepy, na tego tuza, no powiedzmy tuza, zamontować. I teraz tak, opony tutaj mamy do wyboru Trelleborg, oczywiście Michelin i Mitas. Mi się najbardziej te opony właśnie podobają. One są tylko, widzicie, w standardzie, no, znaczy w wariancie standardowym. No, ale ładnie wyglądają, są szerokie. Zresztą ten ciągnik tutaj, jeżeli chodzi o opryski, no to ja raczej nie kupuję osobnych ciągników do oprysków, tylko po prostu jadę do warsztatu, zmieniam sobie opony, kiedy mam zrobić oprysk na polu, gdzie już powiedzmy są jakieś liście. I teraz tak, co ja tutaj jeszcze mam? Opony i silnik. Aha, i konfiguracja silnika, czyli tą resztę zostawiam. 6195R. O, 235 koni w razie potrzeby, ja go sobie jeszcze zchipuję. W tym momencie będę miał dwa w miarę mocne ciągniki na farmie. I tak jak mówiłem, żadnego więcej. Nie będzie mi potrzebnych więcej ciągników, to już wiem na pewno. No i co? No i co tam jeszcze mam? No i to jest wszystko. 177,850, zgadza się. Tak to, słuchajcie, wygląda ten 6R. Dlaczego w ogóle mod, skoro taki ciągnik jest w grze? Ponieważ on jest na dużej ramie i ten ciągnik jest po prostu większy. Jest taki jak w rzeczywistości. Na polskiej stronie John Deere'a jeszcze sam sprawdzałem. Są sprzedawane te modele na dużej ramie, więc jak najbardziej sobie taki model kupię. No kupuję, no kupuję, kupuję, kupuję kolor podstawowy. Szczerze mówiąc, nie wiem, co ten kolor zmienia. Gdzie on się zmienia i co on zmienia.
Wewnątrz tutaj ja nic nie widzę, żeby się zmieniało. Nic, nie wiem, nie wiem, czy może ktoś z was teraz coś zauważył w tym momencie? Bo ja szczerze mówiąc nic nie zauważyłem, nic nie widzę, co by się tutaj mogło zmieniać. No nie... Nie wiem, no... A to się coś dopłaca? No dopłaca, to po co dopłacać, jak nie widzę różnicy? Może coś tutaj, kurde... Nie, zabijcie mnie, ale... Nie mam pojęcia, co ja tutaj teraz zmieniam. No jest wzór, kolor podstawowy... Co tu się zmienia, to ja nie mam pojęcia. Co to może być? Może coś dostrzegliście? No i powiedzcie. Ale moment, teraz tak. Konsoli ładowacza faktycznie nie będę. Ustawienia kół, nie mogę ustawić kół, a ja bym go chętnie w sumie dociążył. To może zamiast tych mitasów bym sobie wziął Michelin i zobaczę, czy mogę zrobić... O kurde, tu są jakieś takie opcje. Jeszcze... A, bieżnik. Inny bieżnik do tych Michelin. O, proszę, takie balony. No, takie balonkowate, fajne. Podobają mi się. Coś tam dopłacić mogę. Aha, i to jest wszystko. Szerokie. Takie. Bez obciążników. Można na Trelleborgu można dać obciążniki. O Jezu, nie, nie podwójne. Tylnie. Jest, są obciążniki opon na Trelleborgu, tak. Dobra, nie będę go dociążał w sumie, bez sensu. Wezmę sobie te majtasy. Majtas. Bo te majtasy mi się podobają. Dobra. No to... Tak. Oczywiście. No to jest, słuchajcie, w 18 mieszczuchu nowy ciągnik na farmie mojej na Lubelskiej Dolinie. Oj, nie będę go ciął przecież, to przez przypadek uruchomiłem. No i właściwie zaraz dopiero do niego wsiądę, bo słuchajcie, prawdę mówiąc, ja teraz tak... o, jestem wewnątrz. Nie mam pojęcia, co tu się ewentualnie mogło z tym kolorem zmieniać. Czy on ma jakiś panel IC? Nie ma, nie ma, bo za mało ten ciągnik ważył w sumie, więc nie ma. No ale podoba mi się ten ciągnik. Bardzo mi się podoba. Jest też oczywiście wariant 2011, ale on tam miał słabsze moce silników. O, tak, jak najbardziej. Drive control. No i pierwsze moto minuty, moto godziny ruszają w drogę. I teraz tak, słuchajcie, ja zwykle, kiedy wrzucam mody sobie na dedyka, no to ja oczywiście testuję. Lubię testować modyfikacje, zanim je wrzucę na serwer, żeby potem właśnie nie było jakichś dziwnych niespodzianek, dziwnych jakichś tam kwiatków. No, wiadomo, jak to jest z modami. Tak jak ten Ursus 1614. Bardzo pięknie, wizualnie zrobiony, wygląd super, kapitalny, szczegółowo, ale jego fizyka i to, jak on się zachowywał w niektórych sytuacjach na polu, przy pracy, no to wołało o pomstę do nieba. Do tego John Deere'a jeszcze można zamontować sobie zderzaki, czy jakie zderzaki, błotniki na przednie koła. Nie wiem, czy ja tego nie zrobię, bo tutaj zawsze w tym farmingu te koła tak się dziwnie obracają. No jak już przy takiej prędkości, to tak go tak nie widać, ok. Chociaż z drugiej strony takie gołe koła też mi się podobają, nie jest źle. Tak, i teraz tak, ja go nie testowałem, bo ja mam pewność, że z tej strony, z której obecnie pobieram mody i którą bym chciał jakoś tam, powiedzmy, zareklamować, ja mam pewność, że tutaj nie będzie fuszery, nie będzie kiepskiego moda, nie będzie coś, co będzie działało tylko do połowy albo po prostu działało jakoś tak dziurawo. Ja mam po prostu taką pewność. I jest fajnie, bo ja tutaj w tym momencie chcę tą stronkę sobie zareklamować, tylko momencik, najpierw wjadę sobie główną bramą, tylko sobie ją otworzę, tak jak Wajza na przejściu stanąłem, no ale to nie szkodzi. Antek sobie wszedł pięknie w koło, więc nic mu się nie stało, także spoko. Dobra, ja sobie tutaj wjadę oczywiście do mnie na gospodareczkę, zmieszczę się pięknie, bramę zamknę, bo po co ma być otwarte, i moment. I teraz tak, co ja dzisiaj na odcinku w ogóle będę robił? Słuchajcie, na sąsiadach ostatnio zajmowałem się, męczyłem się po prostu jak jasny pieron, kto widział, ten wie, kto widział, tego pozdrawiam, na tych tutaj oto polach, żeby tutaj walczyć z tymi wiórami, z tym drzewem. Ale fajnie jest, tak powiem wam, czasami na własnej skórze się przekonać, czego w tej grze nie opłaca się robić. Może z topoli energetycznej jest taka ilość wiórów, że
opłaca się to zebrać i sprzedać, czy tam, nie wiem, do skupu gdzieś, do tartaku, czy do biogazowni. Podejrzewam, że w biogazowni też można takie wióry sprzedawać, no bo w końcu jakąś tam energię można z tego uzyskać. No ale widzieliście pół odcinka, ponad pół odcinka się z tym męczyłem. No resztę wywiozłem normalnie w kawałkach. No ale na ten moment te pola są już połączone. Dzisiaj nie będę na nich nic robił, ale będę bardzo blisko, ponieważ teraz jadę zapnąć rozrzutnik nawozu, wapna. I tutaj na pole 87 wapno sobie wysypię. To na teraz, ale myślę, że to pole jest na tyle małe, że spokojnie starczy mi, aby zrobić jeszcze jedną robotę, jaką sobie tutaj zaplanowałem i jaką chciałbym Wam oczywiście z Wami zrobić. Czyli słuchajcie, na polu tutaj tych moich sąsiednich, czyli 12, 47 i 46 rosła kukurydza, którą zebrałem na ziarno i chyba, o tak, kukurydzę sprzedałem, żeby zarobić, bo była fajna cena, ponad 1000. Jak na kukurydzę dobra cena. No i, a tu jest obciążnik, dobra. No i skoro była kukurydza, no to trzeba tam zrobić orkę. Trzeba zrobić orkę. No, ale że nie mam pługa, no to zrobię głęboszowanie, które działa jak orka. No i chyba na tyle mi tutaj starczy czasu na dzisiaj, na ten moment. Słuchajcie, tak. No i powolutku będę sobie tutaj pracował. I oczywiście tematy bieżące na temat gry, modyfikacji tutaj będę poruszał z Wami. Bardzo dziękuję generalnie wszystkim, którzy angażują się w komentarzach. Jest mi bardzo miło. I jeszcze jeden temat bardzo ważny odnośnie mieszczucha poruszę tutaj, bo widzę, że w dalszym ciągu są pewne wątpliwości. Tylko sobie dosypię wapna, bo no może by starczyło na to pole tego wapna. Ale dobra, dokupię jeszcze tego wapna, będzie więcej. Nic się nie stanie, a wręcz przeciwnie. Przecież i tak wapna zaraz pewnie na jakimś innym polu będę używać, więc spoko. I tutaj tak, tutaj ten trigger do kupowania wapna jest fajny, ale, no widzicie co się dzieje, nie? Ten strumień jest większy niż ta rura i generalnie wygląda jakby przyczepa była dziurawa, no ale wapno się sypie. Mniejsza z tym. Niedawno to dopiero zauważyłem, prawdę mówiąc. Ok. I teraz słuchajcie, sprawa jest taka, że ja sobie pojadę to wapno oczywiście rozsiać. Moment, zamkniemy pokrywę, a wyjadę sobie główną bramą znowu. Tak. I słuchajcie, ja ciągle dostaję od Was pytania, czy można jeszcze zagrać ze mną na mieszczuchu, czy jeszcze gdzieś jest jakaś kolejka, czy gdzieś jeszcze mogą się zapisać chętni w ogóle, czy jeszcze jest opcja zagrać na mieszczuchu w ogóle czy zwykły widz może zagrać na mieszczuchu, czy tylko youtuberzy, bo już takie, nie wiem na jakiej podstawie takie komentarze tutaj były wysnuwane przez niektórych z Was, że tylko z youtuberami ja tutaj jako gości nagrywam mieszczucha, a to jest wierutna nieprawda, ponieważ no Rapson chociażby nie jest youtuberem, mój pierwszy gość na mieszczuchu. Ostatnio był Michał, on też nie jest youtuberem, to znaczy ma kanał, wrzuca tam swoje jakieś, wrzucił tam swoje improwizacje gitarowe, jakieś tam interpretacje w konkretnym klimacie, no ale to nie jest taki youtuber, że przecież prowadzi kanał, ma dużo widzów, więc co najmniej dwóch moich gości już nie było youtuberami. No, a i może ja sobie włączę napęd na 4 kółeczka, a czy jest napęd na 4, ale zablokujemy sobie dyfry, o, dobra. Może będzie mu łatwiej szło, tak, no i no słuchajcie, no to jest nieprawda, no to tak nie działa, że tutaj, a nie zgłaszam się, no bo nie jestem youtuberem, to pewnie mnie nie weźmiesz, słuchajcie, jest lista do mieszczucha dla gości, ja po prostu powolutku tych z Was tutaj wyciągam na odcinki, wysyłam, ja nie wysyłam po kilka propozycji terminu, bo ja nie jestem w stanie sobie tak zorganizować czasu, zaplanować na jakiś tam czas naprzód. No trzeba troszeczkę poczekać, no ale to też nie jest czekanie pół roku czy rok. Tutaj na chwilę obecną jeszcze nie wysłałem zaproszenia do kolejnego mieszczucha, ale tutaj będzie wiedział kto to jest. To znaczy niespodzianka, bo właściwie nie wie, bo jeszcze nie wysłałem zaproszenia, czy w sensie z terminem, maila nie wysłałem. No ale Onkel Jorg jest kolejną osobą do mieszczucha, mimo tego, że Onkel Jorg ma kanał. No to po prostu, no to nie dlatego, że ma kanał, ja go biorę, tylko po prostu on bardzo wcześnie wysłał zgłoszenie, żeby wystąpić na odcinku, także no słuchajcie, no to o to się rozchodzi, a nie o to, że ja gram tylko z youtuberami, albo z osobami, które prowadzą kanał.
Absolutnie nie. Ja zawsze powiem wam, że ja zawsze chętnie z każdym porozmawiam, kto tylko wyśle mi fajne zgłoszenie, takie, że po prostu nie będę miał wątpliwości, że warto z osobą zagrać. No to po prostu, no słuchajcie, w kilku słowach trzeba coś tam napisać na temat, dlaczego chcesz wystąpić, ale to nie ma być, słuchajcie, podanie ani elaborat, to nie o to chodzi. Spytajcie Rawsona, spytajcie Michała, przecież oni napisali dosłownie kilka zdań o sobie, czym się zajmują i tak dalej, i tak dalej. Ja też po prostu po takiej wiadomości mam już jakiś wstępny ogląd na temat osoby, czy to nie będzie jakiś troll, który po prostu wykorzysta to, że może szybko się dostać na odcinek i przyjdzie mi zepsuć, powiedzmy, odcinek. Wiecie, o co chodzi, no. No także tu po prostu cierpliwości i zamiast biadolić w komentarzach, że fajnie by było zagrać, że Sharpie to tutaj tu grasz z youtuberami, szkoda, to nieprawda. Napisz zgłoszenie, dostaniesz odpowiedź, poczekasz na termin. Jeżeli nie dostaniesz odpowiedzi, to znaczy, że coś poszło nie tak z twoją wiadomością. I tyle, no, słuchajcie, to nie jest tak, że ja tutaj będę zapraszał youtuberów. Tak jak mówię, jest rekrutacja otwarta. W opisie pod każdym filmem i pod sąsiadami i pod mieszczuchem są napisane drogi kontaktu ze mną. Co zrobić, jak zrobić, żeby dostać się na odcinek, żeby zagrać ze mną jako gość na odcinku. Jest to w kilku punktach dosłownie wypisane. No, troszeczkę może te punkty są zmodyfikowane ostatnio. Zmodyfikowałem troszeczkę te wymogi, bo zrezygnowałem z Discorda na rzecz TeamSpeaka. Jakoś ten Discord mi również nie podchodzi. Nie jest to program dla mnie. Nie bardzo jakoś tak widzę rozumiem fenomen tej aplikacji, więc zostaje TeamSpeak. No i co, słuchajcie, jeżeli w opisie pod filmem jest wzór i punkty odnośnie tego, co zrobić, aby zagrać na odcinku, no to znaczy, że rekrutacja jest otwarta. Jeżeli będzie zamknięta i nie będę przyjmował chętnych, no to słuchajcie, no, będzie też info o tym w filmie, a czy w opisie pod filmem, albo w samym filmie nawet o tym wspomnę. Także wiecie, no to tak nie jest, że nie wiadomo, że jak ktoś chce zagrać, zapraszam. Jest już lista gości, mam kontakt z chętnymi. Bo tutaj kto oczywiście został, ojejku, przyjęty, że tak powiem, do odcinka i czeka na termin, to o tym wie. Może być ewentualnie problem z fanpage'em, bo ja tam nie dostaję powiadomień z fanpage'a na temat wiadomości od was. Żadnych powiadomień nie dostaję z fanpage'a na temat wiadomości od was. No i ja tam zaglądam po prostu, jak mam wolną chwilę, czas, jak mi się przypomni, no czy coś w tym stylu. Moment, muszę się napić wody, bo zaraz znowu coś czuję, że będę musiał robić cięcie. Tak jak chyba przedostatnio na Mieszczuchu, gdzie mnie tak zatkało, że masakra. No, także słuchajcie, głowy do góry i no wysyłajcie zgłoszenia śmiało, oczywiście, bezstresowo. Minimalny wiek, jedynie to tam minimalny wiek to 15 lat, oczywiście, i w miarę dobrej jakości mikrofon. Nie mówię, że tam każdy ma mieć Blue Yeti, czy taki jak ja mam M-Audio, jakiś USB, tylko po prostu, żeby raczej starać się unikać mikrofonów z kamerki w laptopach, bo z tym są same problemy. One zbierają stukanie po klawiaturze na laptopie, one zbierają większość dźwięków, które są niepożądane, a głos średnio. Także no, chyba że jest to, Jezus Maria, ale się rozpędziłem. Chyba że jest to jakiś taki naprawdę fajny mikrofon w fajnym laptopie, no to wtedy spoko, nie ma problemu, nie? Nie ma żadnego problemu. Słuchajcie, jeszcze miałem tutaj wspomnieć. A miałem jeszcze tutaj, słuchajcie, wspomnieć o tej stronie z modami. Mi nikt oczywiście za to nie płaci. Ja po prostu uważam, że jest w końcu stronka z modyfikacjami, oczywiście po angielsku, która naprawdę jest godną uwagi stroną. Ja nie mówię, że modhub.us, ten amerykański taki, ten taki duży modhub jest zły. Ja nie mówię, że modyfikacje, które są na Giantsie tutaj w grze, w farmingu, czy na stronie farminga oficjalnej są złe, bo nie, bo te mody też przechodzą ostry przesiew.
I jeżeli tam jest, powiedzmy, teraz ostatnio Ursus 12-14 tutaj się pojawił w grze do pobrania, no to ja wiem, że on ma te 4 gwiazdki i on na te 4 gwiazdki zasługuje. No ale też podejrzewam, że ten mod dupy nie urywa. Zresztą póki co nie będę go pobierał. Mam tą 914, ona mi w zupełności tutaj wystarczy. Koniec, kropka, finito. Dziękuję. Do widzenia. Także no, sytuacja jest taka, że www.jestmodsrazempisane.com, tutaj zresztą wam się wyświetla teraz adres tej strony, jest stroną naprawdę godną uwagi. Ja już to wspomniałem na sąsiadach, powtórzę jeszcze raz, bo może nie każdy oglądał sąsiadów u mnie, nie każdy chce oglądać na dwa fronty, nie każdy chce oglądać jeden po drugim film, no bo to jest właściwie to samo przecież, nie? Słuchajcie, ta strona jest na o tyle bardzo fajna, że ona... inaczej, osoby odpowiedzialne za dodawanie modów na tą stronę, bo to nie jest tak, że tam się założy konto i się doda moda i on już będzie, modyfikacji tam jest po pierwsze mniej niż na przykład na takim LS Portal, na którym roi się od kradzionych modów, to jest po pierwsze. Po drugie, rzecz jest jeszcze następująca, że autorzy tej strony, którzy też gromadzą te modyfikacje dla nas, żebyśmy mogli pograć, udostępniają tylko oryginalne linki od twórców tych modyfikacji. Jest to pod każdym modem wyszczególnione, że jeżeli jest taka możliwość i wiedzą, że ten mod jest, że ten link jest oryginalny, mają 100% pewności, no to oczywiście wrzucają to i dosłownie pod każdą modyfikacją, koło pod przyciskiem albo nad przyciskiem download, teraz już nie pamiętam, jest o tym wzmianka, że w miarę możliwości starają się dawać oryginalne linki do tych modyfikacji, więc kradziejstwa tam nie ma. Po drugie, zrzuty ekranu tych modyfikacji poglądowe, żeby zobaczyć co i jak, są robione przez twórców tej strony. To nie są zrzuty ekranu, które sobie tam, nie wiem, pierdzielną autor moda, żeby pokazać co tam niby ta jego modyfikacja potrafi i tak dalej, i tak dalej. To nie są takie zrzuty ekranu, nie, 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 absolutnie nie. To są zrzuty ekranu zrobione przez autorów strony. Dlaczego? Ponieważ oni te modyfikacje testują. Ja tą stronę dostałem od kilku z Was, kilka osób z Was mi już w jakimś tam dłuższym okresie czasu linkowało tą stronkę, ja tam rzadko zaglądałem, bo właśnie jakoś na początku, ale to tam były chyba 4 modyfikacje, mówię, co to ma być za strona w ogóle, nie? Mało tam tego strasznie, no ale teraz rozumiem, dlaczego jest tak mało, ponieważ jest mało modów naprawdę godnych uwagi. I te jelonki, ten jelonek, którym właśnie teraz jadę, który jest piękny, wspaniały, cudowny, coś czuję, że będę zdradzał mojego klasa z tym jelonkiem. Nie, no oczywiście, no klasior też tutaj jest bardzo ważnym ciągnikiem, no ale ten jelonek mi się bardzo podoba też. No to powiem Wam, że jest właśnie z tej strony i to, że są zrzuty ekranu zrobione przez autorów podczas testów tych modów, to jest jedno. Druga sprawa, opisy modów nie są właśnie opisami od twórców. Często jest tak, że twórcy modyfikacji, zauważyłem, w ogóle nie dają opisów swoich modów, tylko wyszczególniają na przykład, jeżeli jest to ciągnik, jaką ma moc, ile kosztuje, co ewentualnie można w nim zmienić, w sensie skonfigurować, to jest jedna rzecz. No a tutaj mamy, nie dość, że mamy właśnie wszystkie dane na temat mocy silnika, zakres mocy silnika, jeżeli można mu tam zainstalować, powiedzmy, różne konfiguracje, no to to jest jedna rzecz. No to mamy też kilka słów, w kilku zdaniach zawsze jakieś spostrzeżenia autorów tej strony, czyli testerów tych modyfikacji, o co tutaj chodzi, co jak działa. Słuchajcie, śmieję się, bo właśnie mam towarzysza na biurku obok, który sobie liże mój talerz po cieście. Jadłem ciasto przed chwilą i właśnie Filip Kot postanowił, że będzie zmywarką do talerzy i sobie tutaj pucuje, no. Możecie dać łapkę w górę dla Filipa. Ja nigdy o łapki nie proszę, ani o suby, ale tutaj dla Filipa możecie rzucić łapkę w górę. Jedna łapka to kilogram karmy dla niego. No, dobra, słuchajcie kochani. No, także polecam stronkę, adres jest w opisie. Jest również, pojawił się tutaj już na filmie, pojawi się jeszcze raz. Nikt mi za to nie płaci, ja po prostu propsuję. Bardzo fajną stronę. Zaletą też tej strony właśnie jest to, że jest mało modyfikacji, no to poza tym przynajmniej nie musimy się przekopywać przez
dziesiątki stron z modami podłej jakości, albo zrobiony w sposób po macoszemu, albo po prostu jakieś tam no, brzydkie mody, niedopracowane, niedorobione. No, także polecam www.jestmods.com i tutaj możecie wyhaczyć naprawdę sporo fajnych modyfikacji, co kto lubi. Nie tylko modyfikacje jakieś realistyczne, typu, że no wiecie, no kurde, jakieś takie realne. Widziałem też, tam są tam modyfikacje autoloadowe, jest tam na przykład bardzo fajny paszowóz. Zresztą tutaj Jacek go też zainstalował, pobrał go tutaj, my go chyba tutaj mamy, o ile się nie mylę. Zaraz, zwierzęta. Tak, to jest ten Big Mega Mammoet. Taki fajny paszowozik, ogromna pojemność, bo Jacek tutaj tam już ma po prostu kombinat no, wołowy u siebie na farmie, więc potrzebuje, ta krówka jest tutaj świetna, potrzebuje potężnej mocy przerobowej, no to takiego tutaj nam zaaplikował, żeby go sobie kupić. Więc takie mody nie do końca jakieś realne również są. Słuchajcie, widziałem modyfikację ciekawą, ale to właśnie na jakieś bardziej duże mapy, gdzie nie każdy ma jakoś tam czas ani ochotę się bawić z pewnymi robotami w nieskończoność. Jest na przykład modyfikacja na suszarkę do trawy, ja tu tak na to mówię, wiecie, wysypujecie trawę i za chwilę ona już jest w sensie w silosie jako siano. Jest też tak samo działający mod na ekspresowe robienie kiszonki. Wsypujecie po prostu sieczkę, czy tam jakiekolwiek tam nieużytki zielone, typu nie wiem, no to wiadomo, no z czego kiszonkę można zrobić, z trawy, z siana w silosie, nie? Z sieczki oczywiście. No, wsypujecie to tam i od razu jest kiszonka. Praktycznie, co jeszcze widziałem, modyfikacje typu jakiś tam budynek, obiekt, który produkuje paliwo, no biodiesel. Wsypujecie tam rzepak czy coś tam jeszcze innego i on z tego robi no paliwo po prostu, które można potem sobie zatankować do... Oj, nie to. Można sobie zatankować normalnie do maszyn, do pojazdów, do kombajnów i nie ma żadnego z tym problemu oczywiście, no. Także strona jest naprawdę faka. Fajna, można korzystać, polecam. Głównie ze względu właśnie na oryginalne linki. Ja tutaj zawsze z tego staram się przestrzegać. Dlatego właśnie przestałem używać LS Portal. Bo na LS Portal i LS World, no to czasami tu jest inny link, tu jest inny link i teraz który jest oryginalny, o ile któryś z nich w ogóle jest oryginalny, tak to bywa. No a że tutaj chłopaki mnie wykreowali na kogoś, kto po prostu jest, jak to powiedział wujek, zdesperowany do pobierania modyfikacji, no to ja tutaj oczywiście sprzedaję informacje na temat modów. Jeżeli ktoś z nich coś szuka, no to przeważnie pisze do mnie, nie? Jakiegoś moda, no to tam jak będziesz widział, szarpuś, no to daj znać, nie? No to wam daję znać, że jest fajna strona. No i tutaj też nie chodzi o to, że jakiś desperowany na mody. Mnie po prostu drażni jedna rzecz. Ja teraz znowu zrobię przerwę. Popatrzcie. Chcę sobie kupić Gruber, tak? No i co ja tutaj mam do wyboru? Na jakąś konkretną moc, powiedzmy. No ewentualnie mógłbym takiego Horsza, no i na tym się kończy na przykład, nie? Jeśli chodzi o maszynę, na którą mnie stać, czy narzędzie, na które mnie stać. Może jakieś brony mechaniczne, no ale mam dwie do wyboru, z czego ten jest do tego siewnika, a ta to w ogóle jest, no 3 metry, no to bez sensu, nie? Troszeczkę. No co jeszcze? No wiecie, o co mi chodzi, no wiecie, o co mi chodzi tutaj, no taki jest podły wybór czasami, pług, no to właściwie agromasz, potem już jest na 300 koni ten lemken, którym się fatalnie pracuje, nie wiem, ja tym pługiem nie potrafię pracować, ja wiem jak się, jaka jest różnica w orce z takim pługiem, jak to wygląda i tak dalej, no ale jest strasznie niewygodny, w sensie jest długi niby, no ale co to jest 4-9 metra, to jest tak naprawdę nic, no. No i z mniejszych pługów, powiedzmy, no nie wiem, mamy tutaj słaby wybór. No ja wiem, że tam z modów oni też poddawali z poprzedniego farminga jakiś tam pług. Od Kuna chyba bodajże. No i on tam sobie gdzieś jest. W modyfikacjach tutaj w grze. No i tyle, no właściwie. I na tym się kończy, nie? Więc dlatego ja szukam dużo modyfikacji, bo... I lubię dużo modyfikacji, bo lubię mieć wybór po prostu. No a czasami też moderzy robią dobrą robotę. I właśnie dzięki tej stronie jest mod, ja tutaj... widzę, że ta robota jest, że jest dużo moderów, którzy robią dobrą robotę, tylko po prostu ich dobra robota ginie w masie fuszerki, masie modów zrobionych na odpierdziel,
przekonwertowanych wręcz tak bardzo słabo, wiecie o co chodzi, no, także polecam. No i wiadomo, no tutaj ModHub w grze również jest bardzo fajnym źródłem, bo tam też jest przesiew, zresztą niedługo chyba znowu będzie ten mod contest tak zwany, czyli konkurs modyfikacji, więc podejrzewam, że też dużo moderów takich lepszych do tego konkursu się zgłosi. Ja uważam, że, znaczy ja to propsuję, uważam, że to jest bardzo fajny pomysł, to jest bardzo fajna sprawa i jak najbardziej oczywiście niech działają. Ja sobie ostatnio, słuchajcie, pobrałem sobie, oj, tam jakiegoś omijaka zrobiłem, widzę, podłego. No, tak to jest niestety, jak się gada i się gra. Może z zewnętrznej troszeczkę. Popatrzmy na tą maszynkę. Bardzo ładną. No słuchajcie, ostatnio sobie pobrałem Giants Editor. Bo wiecie co, ja wam powiem tak, ja w ogóle miałem plany robić mapę do ETS-a. W skali 1 do 2, może nawet 1 do 1, na osobnym module oczywiście, mapę GOP-u tutaj, czyli Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego. Obrałem sobie kierunek, że zacznę od mojego zakładu, gdzie pracuję. Bo to jest właściwie fajny pomysł, znaczy bo to jest firma, na której i można zabrać ładunek, i można przywieźć tam ładunek przemysłowo, węglowo, tak górniczo, nie? Fajna sprawa by była, nie? No i tam sobie odpaliłem edytor, no bo w ETS-ie edytor się odpala, on jest już, nie trzeba nic pobierać, instalować. Odpala się go komendą, odpaliłem i ohoho, fajnie, fajnie. U Graka sobie odpaliłem na kanale Graku tutoriale, jak ugryźć ten edytor, w ogóle o co tam chodzi, nie? I tak dalej, wszystko ładnie, pięknie. No i postawiłem kwadrat terenu z drogą dwukierunkową, taką gruntową. Mówię, no tu będzie wjazd na zakład. I postawiłem sobie ten tam kwadracik. Podniosłem teren, zajrzałem w log i mi tam już na tym jednym kwadraciku, nie wiem jaka to była powierzchnia, mała, wypierdzieliło 58 błędów w logu. Chociaż nie wiem, no może gdyby to odpalić, to by nawet się ciężarówka nie ruszyła z miejsca, takie to było małe. No i wtedy sobie darowałem, a potem jeszcze w ogóle mi wywaliło grę i no tak to jest z tymi edytorami. Tak jakby nie można było zrobić po prostu normalnych edytorów, tylko oczywiście no trzeba komplikować, nie? Żeby się tam przypadkiem za dużo osób w tym nie odnalazło, bo się jeszcze okaże, że większość ludzi potrafi robić lepsze mapy niż deweloperzy, nie? Także wiecie. No ale ostatnio sobie pobrałem Giants Editor i z Giantsa jest o tyle spoko opcja, że sam Giants dał materiały tutorialowe, nie? Tam jest lektor, czyta ten Maciej Gudowski, słynny polski lektor, czyta te... No to są takie krótkie filmy, no to jest taka wiedza bardzo podstawowa, bardzo podstawowa. Na niektóre odpowiedzi pytań nie znalazłem. No ale słuchajcie, bawię się w wolnej chwili. No to nie wiążcie tej informacji z niczym, że za pół roku Sharpie wyda mapę. Po prostu tak w wolnej chwili się bawię tym edytorkiem. Sprawdzam możliwości. Może, jeżeli nie stracę zapału, no to słuchajcie, za rok, półtorej, może przy dobrych wiatrach jakąś mapencję się tam wypuści, powiedzmy, nie? No i będzie spoko. Będzie spoko opcja. Oj, kurde. Wiecie, no. No. To dużo, no nie wiem, no słuchajcie, no to jak mi się zawsze wydawało, ja kiedyś grałem w Age of Empires 2 i tam był fajny edytor, można było edytować teren, ustawiać triggery, w sensie takie jakby algorytmy typu jak postać wejdzie tutaj, to odpala się linia dialogowa jakiegoś NPC-a, który się nagle pojawi z lasu na przykład. Ja to ogarniałem, pamiętam, w Age of Empires ogarniałem ten edytor, robiłem całe kampanie, zresztą kurde pograłbym sobie w Age'a 2. Nawet może, tak nawet myślałem, żeby zrobić taką serię, tylko że to są już teraz gry strasznie hermetyczne. No bo kto kojarzy RTS-y, nie? Kto zna RTS-y, gry strategiczne takie, no w dzisiejszych czasach, wśród obecnie panującej mody na Battle Royale i inne Anthemy, no to wiadomo jak to jest, tak myślałem. No ale skoro już jestem przy temacie właśnie planów, no to właściwie to, no jak byk, napisane są. Dosyć ważna informacja, właściwie jedna z osi tego mieszczucha tutaj. Także no, bawię się w edytorze do Giants, co z tego będzie, nie wiem. Nie nastawiam się na nic, po prostu w wolnej chwili się bawię. A nóż widelec załapie, o co tu chodzi, uda mi się coś fajnego zrobić i Giants mnie zatrudni do robienia map. No, no, nie wierzę w to, ale wiecie o co chodzi. No trzeba podobno mieć marzenia, no jak kraść to miliony,
a jak tam coś, no to coś. Dobra, a słuchajcie, troszeczkę zmian na moim kanale będzie, to znaczy zmian o takich chyba dobrych, no bo jest, są gawędy, ostatnio była przerwa, no i coś tam się pojawiło po tej przerwie, no ale gawędy i tak troszeczkę rzadko. A gawędy tutaj, mieszczuchy, sąsiady, Skyrimy, no i no i koniec, nie, słuchajcie, z coverami jest taki problem, że... Znaczy, z coverami nie ma problemów, z coverami jest taka kwestia, że... chyba wyczerpałem etap grania coverów. Po prostu mnie to już nie bawi, ani mnie do tego nie ciągnie. Raczej chodzą mi po głowie własne rzeczy, ale to... Tak, jak tak spojrzeć, no to daleko. Na pewno będę chciał wprowadzić jedną grę, o której już też jakiś czas się zastanawiam. Czy w tym tygodniu ona wejdzie? Nie wiem. Bo ja chcę się do tej serii przygotować. To będzie, seria będzie wyglądała podobnie jak ta do Skyrima, aczkolwiek to będzie inna gra zupełnie. To znaczy też RPG, tylko że RPG akcji. Osadzone w średniowieczu, a mianowicie Kingdom Come Deliverance. Gra z zeszłego roku, zrobiona przez niezależne studio czeskie Warhorse Gaming, czy Warhorse Studios bodajże. Gra, która w dużej części została sfinansowana na Kickstarterze przez graczy. O kurde, znowu omijaczki, będą się to poprawiać potem. Pozdro Szymon, ja też robię omijaki. Gra została wykonana właśnie przez studio Warhorse w Czechach, opłacona, że tak powiem, sfinansowana przez społeczność z Kickstartera, no i wyszła w zeszłym roku. Uczucia wywoływała mieszane, przy czym ja to mam gdzieś, bo jak tylko odpaliłem tę grę pierwszy raz, to ona mnie kupiła od razu klimatem. Słuchajcie, to jest, tam nie ma żadnej magii, tam nie ma żadnych smoków, tam nie ma nic, tam jest historia, historia Czech, historia Bohemy. Generalnie gra jest też swoistą encyklopedią ciekawą. Problem jedynie miałem z tą grą taki, że ona jest bardzo przegadana. To znaczy, się ja lubię dialogi, bo są świetnie napisane, jest bardzo fajna, ciekawa historia. Ja tam kilka godzin w tej grze spędziłem, żeby ją sobie sprawdzić, bo jak tylko zacząłem grać, to wiedziałem, że dużo czasu będzie na nią potrzeba, a teraz jest okazja, bo chcę wprowadzić nową serię na kanał i taka opowieść w takim klimacie historycznym, średniowiecznym się jak najbardziej sprawdzi, tym bardziej, że te stroje, te wnętrza, te budynki, no to wiecie, no klimat słowiański, no bo Czechy, to jest po pierwsze, po drugie, no będzie fajnie pograć w coś takiego klimatycznego, bez jakichś elementów fantastyki, magii, elfów, smoków, strzelania laserami i tak dalej, nie? No, także... nie spodziewam się oczywiście jakiejś mega popularności, ale na pewno będę tą podstawkę, bo na razie mam tylko podstawkę tej gry, przechodził tutaj oczywiście w ramach serii na moim kanale z nowości. Kolejna nowość jeszcze planowana, nie wiem co z tego wyniknie, ale może coś z tego wyniknie, to jest sprawa taka, że ostatnio przeglądałem sobie znowu moją bibliotekę na YouTubie i serię Historia pewnej piosenki, gdzie opowiadałem historię pewnych piosenek. I wybranych przeze mnie oczywiście, bo to jest zawsze jakaś ciekawa historia, no nie zawsze, ale czasami jest jakaś ciekawa historia kryjąca się za jakąś piosenką, bez której ta piosenka by nie powstała i tak dalej, i tak dalej. No ale słuchajcie, problem jest taki, że nie bardzo niejasne jest prawo cytatu ostatnio, a ja mam nadzieję, że im dłużej tutaj epoka internetu jakby jest popularna i jest na czasie, no to to prawo cytatu jest coraz mniej i coraz gorzej przez ludzi rozumiane, zwłaszcza przez wytwórnie, telewizję, no w każdym razie przez jakieś potęgi, które mają za sobą jakichś prawników, mają za sobą kupę papierów i tak dalej, i tak dalej. No to słuchajcie, w sensie tak, ta seria wymaga bardzo dużo ode mnie czasu, bo to trzeba materiały zebrać, zrobić research. Trzeba to wszystko ubrać jakoś fajnie w słowa, skrócić, żeby to nie trwało 20 minut, no bo to ma być taka piguła takich ciekawostek, żeby po prostu resztę, kto jest ciekawy, sobie znalazł na własną rękę, wyeksplorował ten internet. Nie dość, że są to w większości strony anglojęzyczne, bo polski internet, ja zawsze to mówię, jest upośledzony w tego typu ciekawostki, nie ma praktycznie kurwa nic, za przeproszeniem.
często były prośby, weź o jakiejś polskiej piosence coś z Jamu, nie? No ale nikt o tym nie wspomniał, nie wiem, może jakbym kupił biografię Ryśka Riddla, czy tam biografię innego jakiegoś wybitnego polskiego artysty, no to może bym się jakiś czegoś dowiedział, no ale to przeważnie, słuchajcie, są laurki, tego typu książki to są laurki dla tych, no nie powiem, no, że niewybitnych, bo wybitnych twórców, ale nie zawsze są to jakieś tam historie, może dlatego, że rock'n'rollowe polskie piosenki były w większości pisane na haju albo na rauszu, więc wiecie jak to jest. Niekoniecznie wtedy się za tym kryje jakaś historia. No ale jeżeli chodzi o zagraniczny internet, to tego jest multum. Jest tego w cholerę. Jest nawet strona, gdzie są po prostu zebrane jakby jakieś takie wirtualne wycinki z gazet na temat danych piosenek i tak dalej, i tak dalej. No, no jest grubo, jest fajnie, jest ciekawie, no ale nie na polskim internecie. Niestety, no słuchajcie, niestety ja lubię Polskę. Jak to śpiewał Grzesiu Ciechowski, w piosence Nie pytaj o Polskę śpiewał także te brudne dworce i tak dalej, mimo wszystko, że nie ma dla niego innych miejsc, też tak uważam, no ale niestety pewne rzeczy trzeba nazwać po imieniu, no i tak to jest. I zamiast tej serii, która kosztuje mnie dużo czasu, jest niepewna wobec dyrektyw unijnych odnośnie praw cytatu, zabiera mi dużo czasu, jest niepewna wobec dyrektyw, po trzecie może spowodować zablokowanie mi kanału, jeżeli jakaś wytwórnia uzna, że w ogóle nie mam prawa się wypowiadać, nawet będąc, mając jakieś prawo cytatu na temat tego, no to w związku z tym postanowiłem tą serię przeobrazić. Nie wiem jeszcze, co z tego wyjdzie. Od razu mówię, że to nie jest pewne, bo ja to muszę jeszcze przemyśleć. To jest taki świeżutki pomysł. Sprzedaję wam go premierowo, można powiedzieć, przedpremierowo. Chcę przeobrazić tę serię w serię pod tytułem Wieczorna Nutka, która miałaby się pojawiać na moim kanale, powiedzmy, 2-3 razy w tygodniu. Niezależnie, czy w tym samym dniu był jakiś filmik gamingowy, czy nie. Bo to będzie seria, która będzie się pojawiać wieczorem, koło 20-21 w odpowiednim klimacie i będzie po prostu moją propozycją nutki na wieczór do przesłuchania i tak dalej. Coś, co może niekoniecznie każdy zna, bo historia pewnej piosenki najlepiej się oglądała, jeżeli mówiłem o przebojach. Niekoniecznie, jeżeli mówimy o piosenkach, które są mało znane, ale jeżeli ktoś na przykład będzie chciał fajnej muzyki posłuchać, zaufa mojemu gustowi, no to oczywiście będzie mógł sobie taką wieczorną nutkę odpalić na swoim YouTubie i sobie co? No i nic, no i sobie to po prostu, posłuchać, no, sprawdzić, może się komuś coś spodoba, ktoś coś nowego odkryje. Jeżeli chodzi o gatunki muzyczne, no to ja słucham wszystkiego, więc tu może być równie dobrze i elektronika, może być i black metal, także nie wiem, no. Nie pytam was, co sądzicie na ten temat, bo ja to po prostu wprowadzę prędzej czy później, tylko po prostu muszę dopieścić szczegóły, bo ja tutaj już nie ma srania po krzokach. Tu nie ma miejsca na sranie po krzokach, tu się konkretne rzeczy robi i jak coś robić, to robić, a nie tylko po prostu na pół gwizdka, także słuchajcie, no będzie 4K, w ogóle full audio i tam ultra audio, stereo, surround, nie? Nie, no oczywiście żartuję, to tam nie przesadzajmy, no ale tak jak mówię, dopóki tego nie dopieszczę, no to oczywiście na kanał tego nie zmieszczę, nie zamieszczę. O, fajne hasełko, dopóki nie dopieszczę, to nie zamieszczę. No, fajne hasełko, na koszulki, prosto na koszulki. Dobrze, kochani, dzisiaj takie rozgadane gawędy przy spokojnej, chillującej pracy w polu, spokojnej, lekkiej robocie, czyli głęboszowaniu. No nie wiem, czy głęboszowanie jest w realu dla maszyny takie lekkie i dla rolnika w sumie też. No ale, o kurde, przestawiam Ursusa, no trudno. No ale wiecie, jak to jest tutaj w wirtualnym świecie. No i myślę, że wyczerpałem, o cholera, wyczerpałem tutaj wszystko, co chciałem wam oczywiście przekazać, co chciałem wam powiedzieć. Dziękuję wam wielkie za uwagę i kolejny odcinek Mieszczucha oczywiście już tradycyjnie co drugi będzie z gościem, może Onkel Jork, jeżeli będzie mu pasować, a jak nie, no to wyciągam kolejną osobę oczywiście i spokojnie, jak mówiłem na początku, powiem to jeszcze raz, słuchajcie, nie tylko youtuberzy mogą zagrać. Zwyczajni widzowie, no chociaż uważam, że nikt z was nie jest zwyczajny, jesteście po prostu moją widownią i oczywiście skoro mnie oglądacie, wam się to podoba,
niektórzy z Was się zgłaszają, no to inni też mogą się zgłaszać bez problemu. Oczywiście wszystkie dane są w opisie pod filmem. Dzięki Wam wielkie za uwagę i do zobaczenia w kolejnym Mieszczuchu 19. Trzymajcie się, do zobaczyska, cześć!